Jeżeli ktoś żyje w przekonaniu na przykład, że nie jest niczym groźnym, jest niedouczony. Jeżeli ktoś żyje w przekonaniu, że chrapanie nie jest niczym groźnym, jest niedouczony. Jeżeli ktoś uważa, że siedzenie z telefonem na kanapie wieczorem jest czymś niewinnym, jest niedouczony. W każdym z tych nawyków przeciążasz bardzo mocno swój układ nerwowy. I ja mając tego świadomość, staram się świadomie szukać nudy żeby ta temperatura tej fabryki pod kopułą mogła zwyczajnie ostygnąć. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma poczucie, że pomimo tego, że nie masz najlepszego backgroundu życiowego, że nie pochodzisz z jakiejś rodziny, która miała błękitną krew albo innych rzeczy, ale chcesz z tego życia wyrwać dla siebie coś ciekawego, stary, stara, po prostu zrób to. Cześć, tu Sylwester Kłos, Sportsman.pl, a to jest podcast Dieta bez stresu. Fajnie, nie? Teraz bym chciał mieć dietę. Bez stresu. A dzisiaj y, szczególny y, odcinek z tego względu, że mam gościa, więc pierwszy raz y, mogę się sprawdzić w roli prowadzącego, y, a tym gościem jest człowiek, który y, pokazuje status nowoczesnego przedsiębiorcy czyli tego, który dba o siebie, który ma się zgadzać i stan konta, i stan zdrowia. Dlatego tym bardziej będzie to ciekawe, a będziemy to prowadzili raczej w formie y, dyskusji, aniżeli cukrzycenia. Mówi się na niego, że jest pitbullem, który jest bardzo fajny, miły, kochany i zawsze będzie Cię bronił, ale jak Cię kurwa złapie, to Cię po prostu już nie puści. Adrian Gorzycki. Dzień dobry. Nie wiem, kto tak mówi, mam nadzieję, że nie moi rodzice. Pewnie moja pani wychowawczyni. No, prze, przed nim nie dostałem Pucharu Dyrektora w gimnazjum, bo nie miałem zachowania wzorowego, ale absolutnie słusznie mi go nie dała. Tak, ale myślę, że generalnie tak jest, że jak już coś złapiesz, to to, to nie puścisz i... Dobijasz do brzegu, dowozisz, co jest de facto fajne, czyli masz przedsiębiorstwo, zacząłeś wcześniej być przedsiębiorcą, działałeś też w ten sposób, żeby zawsze dbać o siebie, uprawiałeś sporty walki. Powiedz, jak to działało z żywieniem? Jak to było u ciebie od tych najmłodszych lat? Wiesz co, no za dzieciaka, będąc nastolatkiem, no to ja nie byłem jakimś orłem w tym temacie, no bo przez to, że wokół mnie raczej nie praktykowało się jakiegoś, nie wiadomo, jakiego zdrowego stylu życia, no to zdarzały się fast foody, zdarzały się słodycze. To, co było taką naturalną ochroną, którą miałem wokół siebie, to jest to, że w moim domu nigdy, jakby to powiedzieć, nie praktykowało się regularnego picia jakiegoś alkoholu i tak dalej. To wynikało z, z, z takich, powiedzmy, trochę zamieszłych spraw, gdyż w części mojej rodziny był widziany dość mocny alkoholizm, więc pozostali członkowie rodziny widząc, jak silne to potrafi nieść spustoszenie, no to w tym przypadku akurat mój tata był taką opoką, która jakby sprawiała, że u nas w domu tego alkoholu nie było. Ja wyprowadziłem się z, 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 od rodziców, mając 19 lat, i przez całe życie, żeby nie skłamać, ja dwa razy. Dwa razy tylko widziałem mojego tatę, który sobie po prostu zabalował tam na jakiejś imprezie z kolegami czy coś, za każdym razem raczej to była taka właśnie bardzo bezpieczna impreza, więc tak naprawdę jestem im trochę wdzięczny za to, no bo w mojej głowie nie zakorzeniło się coś takiego, że alkohol musi być immanentną częścią każdego większego wydarzenia, każdego świętowania, każdych świąt czy jakichś takich innych wspólnych spotkań, nie? Natomiast jeżeli chodzi o szkołę, no to gdybym miał dzisiejszą wiedzę, którą mam, no to raczej nie delektowałbym się na przerwach między lekcjami i białą bułką. Wspaniale, fajnie, że to powiedziałeś. I o tej białej bułce, która ona powoduje, że no przede wszystkim rośnie cukier, to rozjeżdża oczywiście poziom energii, skupienia, koncentracji, więc powoduje, że po prostu będzie ciężko. No dobrze, poruszyłeś temat alkoholu. Ja od razu bym to kontrował i zapytałbym się, a jak z yy, dopierdalającymi energetykami. Jak u Adriana Górzeckiego jest energetykami? Wiesz co, oczywiście, że wiem, jak smakuje Red Bull, czy jakikolwiek inny energetyk. Natomiast ja wobec nich jestem nastawiony bardzo anty. Pewnego razu pewien znajomy zaproponował mi, abyś, aby, abym zaangażował się razem z nim w promowanie właśnie produktu z tego segmentu rynku. Natomiast ja mu powiedziałem, wiesz co, stary, No mówiąc wprost, ten produkt trochę kłóci się z moimi wewnętrznymi przekonaniami i chciałbym swoją wiedzę i umiejętności marketingowo-sprzedażowe raczej wykorzystywać po to, żeby po prostu dla ludzi tworzyć dobre rzeczy, a biorąc pod uwagę, jak energetyki potrafią zarówno szkodzić, jak i silnie uzależniać, no to ja nie chcę być częścią tej branży, niezależnie od tego, jaka jest skala, ile jest pieniędzy do zarobienia, bo wychodzę z takiego założenia, że żyjemy w na tyle nowoczesnych i przepełnionych możliwościami czasach, że naprawdę nie musisz zarabiać na życie kosztem zdrowia innych ludzi. Świetnie. Powiedziałeś o tym, że trzeba walczyć o sprzedaż, pewnie celem i dla rodziny, dla przedsiębiorstwa, pracowników, czy członków zespołu, którzy no, też chcą się czuć bezpieczni, chcą się czuć dobrze pod tobą i tak dalej. Czy dbasz na co dzień dzisiaj o swoje żywienie, celem tego właśnie, żeby dowodzić choćby sprzedaż? Mhm. A czy wiesz co, no ja. To już prowadząc przygody przedsiębiorców, obcując z takimi ludźmi chociażby jak ty czy inni moi goście, którzy w zaskakująco przeważającej liczbie są bardzo świadomi zdrowotnie przeważnie. Oczywiście nie są chodzącymi ideałami, ale przynajmniej mają świadomość tego, jakie elementy swojego życia powinni adresować, żeby funkcjonować jak najlepiej. No i zgodnie z powiedzeniem, z kim przystajesz, takim się stajesz. No to jeżeli widzisz, że człowiek będący w miejscu, do którego ty aspirujesz, żeby kiedyś być robi tak, a nie inaczej, no to nagle zadajesz sobie pytanie, że no, czy ja na pewno powinienem tego kebaba zjeść, nie, za te dwie dyszki. No oczywiście, że smaczny, bo przepełniony jakimiś przyprawami, wzmacniaczami smaku, jakimś innym syfem, który ma na celu tak naprawdę za sprawić Ci przyjemność i Cię uzależnić, no ale ja w pewnym momencie sobie tak trochę przekliknąłem w głowie a propos postrzegania jedzenia, co też spowodowało, że drastycznie obniżyłem spożywanie cukru. Też nie chcę mówić, że go całkowicie wyeliminowałem, bo jego ilość jest mimo wszystko tak duża w takiej mnogości różnych pokarmów, że wyeliminowanie go jest troszeczkę trudne, a ja też no, mówiąc wprost, chcę w miarę normalnie funkcjonować. Więc uważam, że go ograniczyłem mniej więcej o 90% względem tego, co było wcześniej, co oczywiście przełożyło się na kolosalną poprawę samopoczucia, ale Mówię o tym, dlatego że ja sobie w pewnym momencie uświadomiłem, że jeżeli mam w sobie ten taki pierwiastek, tą taką strunę, która gra melodię biznesu, no to ja w tym biznesie chcę prawdopodobnie być do końca, no bo dla mnie biznes. To nie jest przede wszystkim zarabianie pieniędzy, bo pieniądze są tak naprawdę efektem ubocznym dobrze wykonanej pracy, tylko biznes to jest rozwiązywanie problemów. Biznes to jest poznawanie nowych branż. Biznes to jest odkrywanie tego, w jaki sposób postrzegają ludzie pewne sprawy, po to, żebyś mógł tą łamigłówkę rozwiązać w taki sposób, żebyś mógł im dostarczyć coś, za co oni będą wdzięczni, powiedzą innym, chętnie od ciebie kupią i tak dalej. Więc Postrzeganie jedzenia i zdrowy tryb życia też sprawiły, że ja się trochę wyleczyłem z takiej presji, którą mam wrażenie, że ma wiele osób w głowie, że widzą gościa w drogim aucie, chcieliby również tak jak on, możliwie jak najszybciej, więc w związku z tym bardzo często zaciągają metaforyczny kredyt zdrowotny w postaci wewnętrznego zajeżdżania się, bo chcą jak najszybciej tam dojść. A zapominają o tym, że nie wiemy nigdy do końca, patrząc na czyjś status, na czyjś majątek. Jakie były okoliczności, które towarzyszyły temu, że ta osoba się tam znalazła? Być może trafiła w bardzo dobry moment na rynku, być może przyjął tej, tej osobie jakiś taki trend branżowy, być może aktualnie w tamtym momencie bardzo mocno rozwijało się OZE, czy pompy ciepła, czy jakiś inny element rynku, który powodował, że nagle ten poziom dochodów wzrósł na przykład 5 czy 10 względem poprzedniego roku. Być może to były pieniądze rodziców, być może wygrana w totka, być może cokolwiek innego, więc mam wrażenie, że ludzie, tak jak się mówi, mówi że trawa u kogoś jest bardziej zielona, oczywiście, że jest bardziej zielona, bo y, przeważnie nie widzimy ceny, którą ktoś musiał zapłacić bądź pewnych sprzyjających okoliczności, które miał, żeby znaleźć się w tym miejscu i teraz w momencie, kiedy ty dbasz o swoje zdrowie i zaczynasz biznes postrzegać jako maraton, a nie jako sprint, no to jeżeli będziesz robił dobrą robotę, będziesz dotrzymywał słowa, będziesz uczciwy, będziesz miał w sobie taką przemożną chęć robienia tego, co robisz, jak najlepiej, no to prędzej czy później prawdopodobnie będzie stać ci na to auto, a przynajmniej nie odbędzie się to kosztem twojego zdrowia. Więc ja chcę e, umrzeć zamożny, zamożny otoczony. Cudowną rodziną, najlepiej dużą, pięknymi murami i tak dalej, ale nie żeby być no, cieniem gościa, który sprzed lat, nie? tylko no, jak widzę, właśnie chociażby wspomnianego przez ciebie Jeffa Bezosa, gdzie oczywiście no, nie, nie mogę się z nim porównywać, jak i pewnie większość ludzi na ziemi, ale to jest taki powiedzmy chociaż punkt odniesienia, który mam, to jest styl życia, który ja chciałbym reprezentować, że jak widzę na przykład takich też ostatnio mój znajomy na Instagramie wstawił, Artur Jabłoński Pozdro wstawił akurat zdjęcie z aktorem, nie przypomnę sobie nazwiska, ale każdy go zna, bo on grał chyba Gandalfa we Władcy Pierścieni. I tam gość ma 70 albo 80 lat i nadal występuje w teatrze. I to jest coś dla mnie niezwykle inspirującego, bo oczywiście znowu, nie wiem czy gość miał szczególnie dobre geny, czy może szczególnie dobrze się prowadził, ale ja swoimi świadomymi wyborami chcę doprowadzić do tego, że mając 8 dych nadal będę mógł wsiąść do Lambo, prawdopodobnie elektrycznego, albo na wodę, albo na coś jeszcze innego i się tym cieszyć, nie? Super. E, teraz powiedz, bo my jesteśmy ciekawi tego, operacyjnie jak to działa, że wraca do domu wkurwiony i zmęczony Adrian Gorzycki i teraz co? Nie opierdoliłbyś ciastka? Mówiłeś czekolady i tak dalej? Co teraz? Co, co Adrian Gożycki w takiej sytuacji robi? Czy co będzie ja? Jak, jak on do tego podejdzie? Wiesz co, powiem teraz coś, czego być może będę żałował, ale z drugiej strony jest to coś, w co wierzę. Jest to coś, co jest jednocześnie uważam chyba spójne z sposobem komunikacji, który Ty praktykujesz i do którego jest przyzwyczajona Twoja widownia. No i też Twój sposób komunikacji sprawił, że mnie przekonałeś do siebie, stąd też rozmawiamy a propos potencjalnej współpracy. Ja jak często patrzę na takie rzeczy, typu, właśnie ciastko i tak dalej, kiedy jestem zmęczony, kiedy jest ciężko, kiedy jest gorsza chwila, to ja zadaję sobie pytanie, czy tego wyboru, którego teraz miałbym dokonać, dokonałby silny, zamożny, zorientowany na cel człowiek? Czy może biedny i głupi? Jak mój mózg, a na to pytanie, to jest bardzo proste pytanie, bo jeżeli masz chociaż elementarną wiedzę a propos żywienia, być może jakiejś biochemii, tego jak to działa, przeczytałeś jedną książkę, przesłuchałeś być może twój podcast, czy nagrania z tobą na YouTubie. To wiesz o tym, co jest dobre, a co złe. Mniej więcej chociaż, nie? A jeżeli nawet nie wiesz, to Twoje kichy ci to powiedzą, bo jeżeli sobie opierdziesz tą czekoladę, no to przez chwilę będziesz czuł się lepiej, ale w pewnym momencie zaczniesz czuć jakąś taką gulę na żołądku, zaczniesz odczuwać, że jest jakiś taki ogólny Twój dobrostan znacząco spadł, pomimo tego, że przez chwilę czułeś się lepiej. No więc jeżeli mój mózg mówi, że tą rzecz wykonałby człowiek, którym ja być nie chcę, bo z mojej perspektywy nie ma nic szlachetnego. W byciu osobą, która nic nie ma. Ale tutaj, żeby było jasne, to nie chodzi o szydzenie z ludzi, którzy nie są zamożni, z ludzi, którzy są biedni, tylko chodzi o szydzenie z pewnej postawy, że oddajesz odpowiedzialność za swoje życie w ręce innych, w ręce losu, w ręce przypadku, w ręce pewnych impulsów. No bo z jednej strony jesteśmy najlepiej ubranymi, najlepiej wykształconymi zwierzętami, ale z drugiej strony wciąż jesteśmy zwierzętami. No więc. Jeżeli nie masz świadomości tych impulsów, tym, co tobą steruje, no to mam przykrą wiadomość, ale prawdopodobnie nie wbijesz się do jednego procenta najlepiej, nazwijmy to kolokwialnie, ustawionych ludzi, no bo brakuje ci wiedzy. I z powodu własnych zaniedbań, postawy albo takiego podejścia, że ty już wszystko wiesz, że ty już nic nie musisz i tak dalej, a masz tak naprawdę wiesz, odstający bebech, garba, niewiele kasy na koncie, no to przykro mi, nie? Zgadza się, no, to jednak wiedza to jest coraz do pogłębiania, i tutaj pokora, e, to jest skromność w tym zakresie no, trochę pomaga do tego, że właśnie ją zdobywać, i żeby nie mówić, że no ja już wszystko wiem, to już jest e, koniec. Super to powiedziałeś. Ja mam kontrpytanie. w takim razie. Czy Adrengorzycki stosuje jakiś model żywienia, Jakieś, w jakichś jakich godzinach może je, jakoś je śniadanie, albo kolację, jest coś może czego nie je albo co je w, w większym stopniu? Mhm. Tych elementów jest kilka, czy jest, czy jest ich dużo, ale powiem chociaż o kilku, takich, które mam wrażenie dotykają chyba największej, najszerszej grupy osób. Po pierwsze, ja nie wierzę w ten mit, który się praktykuje i też jak się troszeczkę poczyta, to, to, to nagle człowiek się zorientuje, skąd się wzięło wyrażenie, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia, nie? To nie jest prawda, generalnie. Natomiast, dlaczego poczytajcie sobie, proszę, w internecie? Ja swój pierwszy posiłek od kilku miesięcy jem w okolicach godziny 12. Ostatni staram się jeść między 18 a 20. Bardzo mi to służy z tego powodu, że rano wystarczy, że przyjmę sobie na przykład dużą dawkę wody i tak dalej. W ogóle praktycznie nie piję kawy. Chyba, że ktoś mi poczęstuje dobrym espresso, jak na przykład ty u, się, u, siebie, u siebie w gabinecie, no to wtedy nie odmówię. Natomiast Śniadania, śniadania praktycznie nie istnieją. Druga rzecz, jeżeli to, znaczy w sensie w tych wczes, godzinach wczesno a jeżeli koło godziny 12 na przykład jem śniadanie, właśnie nie wiem czy to jest dobre, czy to jest złe, ale ono mi pod kątem samopoczucia bardzo służy. Jak o 12 na przykład zjem śniadania angielskie, które oczywiście jest kaloryczne, to ja na przykład tego dnia pomijam obiad, bo mi on w ogóle nie jest potrzebny. Potem wieczorem po prostu jest kolacja i staram się żeby jednak w diecie przede wszystkim przeważały białka, tłuszcze, żeby było dużo warzyw i znowu ktoś może powiedzieć, że warzywa mi nie smakują i tak dalej. Mi też nie wszystkie warzywa smakują, ale wtedy sobie po prostu mówię: Adrian, to nie ma smakować, to ma działać. I Tyle, bierzesz, wsuwasz po prostu i tyle, nie? Więc to jest, to jest, to jest taki pierwszy element. Drugi element, z którym bardzo ciężko byłoby mnie złapać, myślę, że równie ciężko jak z alkoholem, znaczy nie z alkoholem, to praktycznie w ogóle się mnie nie złapie od razu powiem bez bicia, jedyny raz, przepraszam, dwa razy, kiedy byłem naprawdę w takim stanie ostrym, to były wina gruzińskie. Boże. To jest, to, 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 to jakby, dlatego, to, dlatego do Gruzji nie jeżdżę, nie? I dlatego nie kupuję wina gruzińskiego, bo to w jaki sposób oni to produkują, jakie to jest dobre i to, że ja na przykład następnego dnia rano nie miałem kaca, nie, nie bolała mnie głowa, nie miałem wymiotów, to teraz, żeby było jasne, nie jest reklama, żeby przestawić się stanie go wina na wino gruzińskie. Mówię tylko o tym, że nie jestem supermanem, który nigdy nie doświadczył alkoholu, bo oczywiście, że doświadczyłem, ale jednak ten stan upojenia, tego braku kontroli, tego, że następnego dnia nawet jeżeli nie masz kaca, to mimo wszystko i tak się czujesz tak troszeczkę skapciały, no bo alkohol z definicji jest trucizną i o tym trzeba głośno mówić, no to jest po prostu lipa. Więc tak, tak jak ja nie praktykuję w ogóle alkoholu i bardzo często w związku z tym na różnego rodzaju imprezach, weselach, urodzinach, wyjazdach, Muszę prowadzić te głupie dialogi z ludźmi, którzy nagle trochę jakby próbowali mnie poderwać, stawiają sobie za cel to, że. Ja z nim na pewno się napiję, nie? więc próbuję wszystkich swoich tanich chwytów, typu, a ze mną się nie napijesz, a może na drugą nóżkę, na posmakowania, a tego alkoholu w ogóle nie czuć i tak dalej. Ostatni raz miałem taką sytuację, tutaj będzie troszeczkę mało cenzuralny język, ale przepraszam, po prostu cytuję. U mnie się tylko przeklina także. Jedziemy. Zapierdalamy. Siedzę w towarzystwie ośmiu osób, większość z nich mnie zna i wiedzą, jakie są moje preferencje a propos alkoholu, że ja praktycznie w ogóle nie piję, no ale. Razem z nami siedział gentleman, który co prawda oglądał mnie w internecie, ale na tyle rzadko, że nie obiło mu się o uszy, że ja jestem w ogóle antyalkoholowy. Antyalkoholowy w tym rozumieniu, że sam nie piję, ale nie próbuję zbawiać innych ludzi. Jak ktoś chce się truć, to niech się truje. Jakby ja mam, mówiąc wprost, to nie jest mój interes, rób co chcesz. No i ten gość, tak jak mówiłem przed chwilą, obrał sobie za cel to, że koniecznie musi mnie przekonać do tego, żebym się z nim napił. Nie? No i właśnie próbował tych wszystkich tekstów. Po pierwszym tekście mówi, mówię, że wiesz co, ja nie piję alkoholu, dziękuję. No to próbuję drugi raz i, mówię mu, i, i mówi, no ale wiesz, co tutaj w ogóle nie czuć? Ja mówię, stary, ale to nie jest kwestia, czy czuć, czy nie. Ja po <grym> prostu nie piję alkoholu. <grym> Dziękuję, nie? No i sp spróbował po raz trzeci, a pomimo tego, że wiele osób, ci, i, to, i to mi w sumie bardzo służy, wiele osób, jak jestem w grupie, postrzega mnie jako introwertyka, ale to wynika z tego, że ja świadomie więcej słucham, niż mówię, no bo jak mówisz, to się niczego nowego nie dowiadujesz, to jest aż tak proste. No i ten goś spróbował po raz trzeci. I wtedy ja. Ściągnąłem maskę introwertyka i mówię do niego tak. Przepraszam, niecenzuralny język. Słuchaj, kurwa. Co mam powiedzieć, żebyś się ode mnie odpierdolił i mi nie proponował alkoholu? I dopiero jak musiałem użyć. Takiego słownictwa to do gościa dotarło i przebiło się przez te jego chyba intelektualne zasieki, że ktoś jest asertywny, że ktoś mówi nie. Druga historia a propos alkoholu, tutaj tu już pominę szczegóły. Byłem na jednej imprezie, gdzie właśnie suto zakrapiana, wszyscy tankują praktycznie trzy dni z rzędu, a ja nic. Ja sobie idę na saunę, idę sobie na banie, chodzę sobie po śniegu, robię sobie pompki na śniegu, no generalnie jakby delektuję się tym, że mam takie okienko, że tak, telefon nie dzwoni i mogę na maksa po prostu zadbać o układ nerwowy, o całe ciało. Wiesz, ile osób do mnie podchodziło? Tak trochę, jakbyśmy byli w takim, nie wiem, kurcz, jakby to powiedzieć, że. w jakimś takim, wiesz, klubie, gdzie są jakieś takie orgie, a ktoś, a ktoś nie chce tam być, nie? I podchodziły do mnie osoby tak pojedynczo i tak trochę na, na tajniaka mówią: ty, jak ja ci zazdroszę, że tak potrafisz odmówić alkoholu i że nic, nie? Ja mówię, stary, no ale czemu ty nie możesz zrobić tego samego? Nie, no, bo wiesz, no jak to będzie wyglądało, jeszcze tutaj mnie odrzucą, czy odtrącą, nie będę częścią grupy i w ogóle. I ja tak sobie myślę, że nie oceniam tego gościa, bo być może w jego rzeczywistości on realnie buduje sobie pozycję w tej grupie tym, że tankuje. A z drugiej strony sobie myślę, Adrian, jak ty powinien być wdzięczny losowi za miejsce, w którym jesteś, że mogłeś doprowadzić do sytuacji, w której nie musisz nikogo przekonywać o swojej wartości tym. Że chlejesz na umór wódę, potem nurkujesz z głową w kiblu, cały obrzygany. Następnego dnia praktycznie <grym> jesteś wycięty <grym przez <grym większość <grym dnia, bo źle się czujesz i nic nie możesz załatwić. Nie? No, więc skala tego problemu i to, jak ci ludzie do mnie podchodzili, to ja aż po prostu byłem zdziwiony, bo e, jak, o, zawsze padało pytanie: A od ilu już nie pijesz, nie? Ja mówię: Całe życie. Ale jak całe życie? Tak, że, ale, że tak coś, że jak już jesteś dorosły, tak? Ja mówię. No, kurwa, całe życie, nie? Jakby, ja nie wiem, jak można to powiedzieć prościej. Od urodzenia do dziś dwa razy mniej więcej byłem pijany, tak jak wspomniałem, w Gruzji. A wiem, jak smakuje wódka, a wiem, jak smakuje whisky. To nie jest mój smak, to nie są moje aromaty. A jak się jeszcze o tym troszeczkę więcej poczyta, no to po prostu coś więcej o tym wiesz. Więc alkoholu zero, chipsy, kolejna rzecz, nie? Jak patrzę na chipsy, to sobie myślę, no to jest gówno do jedzenia dla ludzi którzy nie mają zielonego pojęcia jak bardzo to im szkodzi więc jeżeli chcesz, śmiało nie? Jakby będziesz mniejszą, będziesz, będziesz mniejszą konkurencją dla mnie i dla mi podobnych więc zachęcam zagryźć jeszcze batonikiem i potem sobie jeszcze weź koniecznie jakiś, jakiś napój z, z aspartamem, a nie z cukrem no bo przecież to jest bezkaloryczne więc na pewno zero chipsów, zero alkoholu nie ukrywam, że czasami jak na przykład są urodziny i wjedzie jakiś tort alpejski czy coś takiego, że jest taki, wiesz, że jest dużo śmietany, to jest takie, kurde, mokre, miękkie, skubnę sobie kawałek, nie? Ale e, staram się często robić tak i potem na nie patrzę jak na dziwaka, ale walić to, no, tak naprawdę nikt za mnie nie przeżyje, nikt za mnie nie umrze. Ja często przychodzę na imprezy z na przykład kiścią bananów, z kiwi do obrania i tak dalej, sobie, wiesz, tam siedzę, dłubię, wszyscy naokoło... Ma machają łyżką, a ja siedzę z tymi owocami jak, 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 jak taka małpa. Ale mi to służy, nie? Więc ja już dawno się nauczyłem tego, że tak naprawdę jak. Znaczy, wiesz co? To też wynika trochę pewnie z tego, że naczytałem się i nasłuchałem Rafała Mazura. Pozdra pozdrawiam. No właśnie, Ty też jesteś czytelnikiem, słuchaczem. No, amen. Nie, to nie jest przypadek, że to siedzimy razem. Jak się nasłuchałem nie raz, nie dwa, właśnie Rafała Mazura. I potem widzę, że już nawet pomijając kwestię żywienia, patrząc szerzej, że ja mam się dostosowywać do często, przepraszam, głupszej większości w jakimś temacie, to ja się po prostu na to nie godzę. Nie? I nawet jeżeli to oznacza, że będę w pewien sposób odtrącony, będę pariasem, będę wytykany palcami, że temu to już odwaliła sodówka i tak dalej, będę słyszał różnego rodzaju słowa, które ludzie wypowiadają po to, żeby zmniejszyć swój dysonans poznawczy, że często jest tak. Jedna osoba mi kiedyś powiedziała, że wiesz co stary, wiesz co Cię nie lubię? Ja mówię, ole kurde, dobre pytanie, nie? Ja mówię, no za co? Bo jesteś osobą, którą ja mógłbym być. Bęk, nie? No ale i tak na niego patrzę, mówię, stary, no, no, no nie wyglądasz, żebyś już był pochylony nad grobem, no więc może warto coś po prostu zmienić. Żeby było jasne, nie jestem ideałem, mam masę wad, wiele z nich akceptuję, nawet niektóre lubię natomiast widzę, że po prostu jeżeli Ty w jakiś sposób się wyróżniasz z tłumu, że nie, nie idziesz za tym co Ci mówi całe stado, tylko masz swój wewnętrzny głos i raczej idziesz ze swoim stadem, który naturalnie jest dużo mniejsze, no bo umówmy się to żebyśmy nie zjedli czy nie wypili tego czy tamtego od Ciebie, ode mnie, od ludzi nam podobnych wymaga pewnego wysiłku, pewnej decyzji zarówno zmagania się z samym sobą, jak i asertywności wobec ludzi, którzy nie widzą nic złego w tym, żeby na przykład tankować alkohol. Więc i kończąc ostatnia rzecz, uwielbiam zieloną herbatę. Tą, co mi kazałeś kupić, nie pamiętam nazwy, po prostu zamówiłem sześć opakowań, trzy do studia, trzy do domu, żeby po prostu były. Tak, to jeszcze powiedz w takim razie, to m, wszystkich teraz będą mnie ciekawić, to okej, okay, śniadanie mamy, jak wygląda kolacja u Adriana Plus minus chociaż, nawet jakąś pod jakiś przykład. Chociażby z wczoraj, no to kolacją była jajecznica z pieczarkami, pełno warzyw, humus i też moja żona zrobiła, bo ją poprosiłem, bo wczoraj poprosiłem na to ochotę, trudno, zrobiła mi takie placuszki, które się robi ze zmieszania bananów i jajka i na to odrobina masła orzechowego, trochę burówek, trochę malin, żeby też była odrobina słodyczy po prostu. Natomiast no, u nas w domu nie praktykuje się tego, że siedzimy sobie z lampką wina. To znaczy ta rzecz, dla mnie jest tak nie do pomyślenia, że tam, gdzie ja mieszkam, takie coś się nigdy, kurwa, nie wydarzy. Nie? To po prostu nie ma dyspensy nawet na to. Jak chcemy sobie poświętować, albo chcemy sobie ulżyć, spoko. Zapraszam na prywatną saunę, w Bydgoszczy jest takie fajne miejsce, nie ma wstępu za 10 zł, jest 7 dych od głowy, ale dzięki temu masz praktycznie cały kompleks dla siebie, a jeżeli są inni ludzie, to są to ludzie przeważnie na poziomie, można iść na spacer z psem, można sobie pojechać do dobrego hotelu, obojętnie, ale tak, ja, ja staram się bardzo mocno pilnować, żeby tego typu właśnie dziwne rytuały nie wchodziły nam w paradę, no więc ja wiesz co, no ja jestem w ogóle fanem jajek, nie? jakby jak wi widzę, że jest z menu opcja do wyboru jajka, nawet nieraz się zdarza, że jestem w restauracji, godzina 14 nie zauważy w menu dopisku, że śniadania są do 12. to o 14 próbuje wybłagać kelnerkę, czy mógł jajecznicę po prostu dostać. No, ale przeważnie się nie udaje. Drodzy restauratorzy, apel, dajcie zamawiać jajecznicę o godzinie 14.15 15:00, Błagam. Tak, to jest super, co powiedziałeś. Interesujący jest ten cały temat tego, czy ty w związku z, z pracą i z całym tym przedsiębiorstwem, które prowadzisz i ze wszystkimi rzeczami, które uprawiasz, czy bywasz znudzony czy bywasz zmęczony i wtedy potrzebujesz takiego bodźca typu adrenalina, i idziesz wtedy w jakieś tam cięższe wyzwania, czyli po prostu w sporty ekstremalne? Wiesz co? Mm. Bo nie idziesz w jedzenie. Mm -hmm. Nie, 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 nie. To, to, to... A znaczy, żeby było jasne, ja, ja lubię jeść, nie? To tak, a, absolutnie. to nie lubię. Ale tak, <laughs> ale pod warunkiem, że to jest dobre jedzenie, bo jeżeli widzę, że jest grubo zostawiony stół, ale to wszystko no, wygląda tak, jak wygląda no, to wolę siedzieć nawet o szklance wody po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o sporty, no to swego czasu spróbowałem skoków spadochronowych. Mam na razie na koncie trzy, dwa w ramach kursu AFF, jeden w tandemie w Dubaju i Mogłem ten kurs kontynuować w tym roku, ale mówiąc absolutnie szczerze Wakeboard tak bardzo mnie pochłonął, ponieważ od swojego mieszkania w Bydgoszczy mam dosłownie 5 minut samochodem do Wakeparku, więc był taki moment, że ja po 4 razy w tygodniu potrafiłem być na wodzie na Wakeparku oraz od pewnego momentu również z kumplami jeździliśmy na motorówkę, żeby za motorówką jeździć i... Ja przez to, że tak naprawdę mam kontakt ze sportem całe życie, to ja jestem tak bardzo, uważam, pozytywnie uzależniony od tego błogiego stanu, który wynika z wysiłku fizycznego, że. Wielu moich znajomych może potwierdzić, że jak sobie na przykład się spotykamy, no to ja jestem zawsze tym, który, który stara się lobbować, żebyśmy ten wieczór spędzili niekoniecznie tylko i wyłącznie siedząc przy stole i jedząc, tylko żebyśmy na przykład zahaczyli ościankę wspinaczkową, albo żebyśmy być może poszli właśnie na saunę, na basen, porobili tego typu rzeczy, żeby potem właśnie. Już kontynuować na przykład biesiadę, właśnie w domu. Więc ja w sporty uciekam bardzo mocno. Swego czasu były to sporty walki, natomiast absolutnie świadomie, przynajmniej na razie z nich zrezygnowałem. Z tego powodu, że mm, bardzo lubię uderzać, bardzo lubię kopać, w ogóle generalnie bardzo lubię świat sportu walki, ale biorąc pod uwagę, że nigdy wcześniej w moim życiu, dziękuję bardzo, nigdy wcześniej w moim życiu nie było takiego poziomu intensywności zawodowej, gdzie tak naprawdę w tej chwili, no to. Równolegle w projektach, w których jestem zaangażowany albo wizerunkowo, albo udziałowo, takich projektów toczy się bodajże z sześć, za chwilę będzie siódmy pod kątem moje zdrowie, pod waszym patronatem, no to ja nie mogę sobie pozwolić na przestój w postaci kontuzji. I oczywiście, czy ta kontuzja jest możliwa na wakeboardzie? Pewnie, że jest, ale tamta kontuzja jest możliwa szczególnie, kiedy ja będę nieostrożny. A w przypadku sportów walki mogę być najbardziej ostrożny na świecie. Ale jak jakiś łeb naprzeciwko mnie mówi się ze mną, że kopiemy na 30%, a on kopnie na 100%, to ja nie ma na to wpływu, nie? A że trenowałem MMA przez dłuższy czas i widziałem na własne oczy, jak wypadają zęby, pękają powieki, łamią się nosy, pęka przedramię na moim czole, ponieważ kumpel robił cios, ja skróciłem dystans, jego przedramię zastrzemało się na moim czole, mi nic nie było, on miał śruby. Więc jak takich rzeczy się naoglądasz i też uświadomisz sobie, że trenowawszy przez jakiś czas. Prawdopodobnie nagle jesteś już na poziomie, w którym jesteś w stanie obronić siebie i bliskich przed 99% mężczyzn, to już to jest dla ciebie wystarczające. A tak naprawdę, nadrzędna zasada jest taka, żebyś nie prowokował konfliktów, unikał ich, raczej wchodził w dialog. A jeżeli nie można, to żebyś prędzej uciekał, niż żebyś tutaj stawał się supermanem, bo nigdy nie wiesz, co ktoś ma w kieszeni. Więc absolutnie taka podstawowa zasada. Więc u mnie jest raczej sport, ale. Im też więcej czytam, bo tutaj tak naprawdę to się w... uważam, że nasze nawyki i sposób postępowania, one przede wszystkim sprowadzają się do, do tego, ile wiemy w jakiejś dziedzinie. Jeżeli ktoś żyje w przekonaniu, na przykład, że porno nie jest niczym groźnym, jest niedouczony. Jeżeli ktoś żyje w przekonaniu, że chrapanie nie jest niczym groźnym, jest niedouczony. Jeżeli ktoś uważa, że siedzenie z telefonem na kanapie wieczorem jest czymś niewinnym, jest niedouczony. W każdym z tych nawyków. Przeciążasz bardzo mocno swój układ nerwowy. I ja, mając tego świadomość, staram się świadomie szukać nudy. Żeby ta temperatura tej fabryki pod kopułą mogła zwyczajnie ostygnąć. Żeby robotnicy sobie na chwilę usiedli. Chciałem powiedzieć, żeby wzięli kanapkę. Żeby otworzyli sobie sałatkę i żeby sobie tam wiesz, troszeczkę pomielili, bo tak naprawdę w momencie, kiedy. Pozwalamy sobie na nudę w życiu. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żeby cały dzień siedzieć na tyłku i nic nie robić, ale kiedy pozwalamy sobie na takie odcinki nudy, pół godziny, godzina, może dwie godziny, to w pewnym momencie, jak wszystko dookoła cichnie, to bardzo często w tych chwilach odzywa się w nas tak zwany cichy człowiek, który ma najlepsze obserwacje, najlepsze wnioski, najlepsze pomysły. I w momencie, jeżeli my cały czas go zagłuszamy szumem dnia codziennego. Ciągle uderzającymi powiadamiami na telefonie, ciągle odpalonym telewizorem, radiem, komputerem, i tak no to ten cichy człowiek nie ma możliwości przebić się przez to wszystko. A jeżeli tylko uspokoimy to wszystko, co się dzieje wokół nas, to nagle się okazuje, że pomysł za milion dolarów on w tobie siedzi już od dłuższego czasu, ale wcześniej go nie słyszałeś, nie? Tak, no ludźmi rządzi trochę strach przed tym, żeby wykonać kolejny krok, czy żeby czegoś nie wiedzieć, czegoś nie obejrzeć, bo to spowoduje, że czegoś nie będzie wiedział, więc się nie rozwinie i tak dalej. Czy te sporty są trochę Twoim takim punktem zapalnym, dzięki któremu pokonujesz strach w biznesie? Bo wiadomo, że przedsiębiorcami jednak trochę kieruje strach, że się boją coś zrobić, boją się zainwestować, boją się wydać, bo poduszka, bo to, bo tamto, żyją w strachu, często kierują siebie na ostatnie miejsce. Czy, czy czy sport pomaga ci pokonać strach? Ja we wszystkim co robię, między innymi w sporcie szukam tego, co mi długoterminowo da przewagę. Bo ja przez jakiś czas troszeczkę ulegałem takiej narracji społecznej, że mm, ta, taka nazwijmy to, zdrowa agresja nie do końca jest właściwa, że powinieneś być takim, wiesz, facetem, który jest prawie wykastrowany, Wyciszony, i tak junior, dalej. Ta. Tak. A w pewnym momencie ja akurat jestem z tego obozu, nazwijmy to intelektualnego. Jak zacząłem sobie czytać chociażby Johana Petersona, a propos tego, że jako mężczyzna powinieneś być zdolny być potworem, ale jednocześnie powinieneś to kontrolować, no to w pewnym momencie zacząłem sobie zadawać pytanie i też nawet obserwować chociażby takie empiryczne reakcje otoczenia. Nie? Kogo rzeczywistość bardziej szanuje? Takiego człowieka, który, kiedy mu plują na japę, to udaje, że pada deszcz? czy takiego, który, jak to się dzieje, to pokazuje kły i pazury. Oczywiście metaforycznie, być może wchodząc w konflikt słowny, wyrażając głośno swoją opinię, nie zgadzając się na coś. I też w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że hej, wszystko to, co masz w życiu, wynika z tego, że się nie boisz, że byłeś na tyle bezczelny, żeby zapytać, na tyle bezwzględny, żeby coś zrobić, na tyle uparty, żeby coś dowieść, na tyle taki niewzruszony na opinię innych ludzi, że się nie zniechęciłeś. No więc... Jeżeli wszystko, co mam, wynika najczęściej z odwrotności tego, co mówi mi większość ludzi, to jaki jest sens ich słuchać? Tak I, I ja bardzo mocno stawiam po prostu na to, że rady przyjmuję tylko i wyłącznie od osób, które są na, w miejscu, w którym ja sam chciałbym być. Jeżeli w nim nie jesteś mój, mu, że tak powiem, strażnicy przy wrotach mojego umysłu, no spojrzą w twój paszport, naplują do niego, zamkną i cię oddadzą, nie? Tak jest. <laughs> tak, po, tak po prostu będzie. Więc... A propos jeszcze jakby sportu, bo tutaj popadłem troszeczkę w dygresję. Na skoki spadochronowe, między innymi, zdecydowałem się z tego powodu, żeby po prostu to przeżyć. To jest raz, a dwa. I ja, ja sobie teraz to trochę racjonalizuję, ale wtedy nie miałem świadomości, że to mi aż tyle da. Skok spadochronowy przesunął w mojej głowie percepcję strachu. Tak jak wcześniej, dużo bardziej przejmowałem się pewnymi rzeczami. Tak, w momencie, kiedy z wysokości wysokościomierzem na łapie, siedząc w ciasnym samolocie, leżąc na kimś obcym, który jest za tobą. Ktoś obcy leży na tobie, kto jest przed tobą. Osiągacie nagle pułap 4000 metrów i słyszysz metaliczny dźwięk takich roletowych drzwi, które się otwierają. Wpada ciąg powietrza, robi się bardzo niska temperatura na tej wysokości, jednak jest odrobinę chłodno. Nagle widzisz, jak co 5 sekund jest... Co chwilę pada człowiek, nie? I nagle wężyk, w którym siedzisz, zaczyna się przesuwać coraz bliżej wyjścia. No i nagle stajesz na krawędzi i masz dwie możliwości. Albo skaczesz, albo, to też jest możliwe, mówisz, ja nie dam rady, przepraszam, wracasz na ławeczkę, pilot z tobą wraca na ziemię, ale pomimo tego, że jesteśmy cywilizowanym społeczeństwem i każdy powie, no spoko, no, no nie udało się, to bardzo przepraszam, jeżeli kogoś rozczaruję, bo teraz wiemy, że żyjemy w takich czasach, że jak mówisz coś za mocno, to potem ludzie płaczą i trudno, prawdopodobnie nie jesteście moimi klientami, a nie otoczeniem. Przeżyję. No to pomimo, że nikt tego nie skomentuje, to wewnętrznie skomentuje to każdy. A, ten nie skoczył, nie? I znowu, żeby było jasne, to nie jest jakaś taka porada życiowa, że teraz powinieneś być gościem, który zamyka przyłbicę i idziesz na zdarzenie ze wszystkim, czego się boisz. Ja wiem, że to nie jest dla większości ludzi, ale znowu, jak mówię wcześniej, ja nie apeluję do większości ludzi. Ja apeluję do tych, którzy mają w sobie tą strunę, która odbiera melodię, którą obecnie grają moje słowa. Jeżeli jesteś człowiekiem, który ma poczucie, że pomimo tego, że nie masz najlepszego backgroundu życiowego, że nie pochodzisz z jakiejś rodziny, która miała błękitną krew albo innych rzeczy, ale chcesz z tego życia wyrwać dla siebie coś ciekawego, stary, stara, po prostu zrób to, nie? I skoki spadochronowe spowodowały, że jak ja ja się bałem, ja byłem, przepraszam za, za słowo, ja byłem obsrany. Jak już stałem na krawędzi tego samolotu i spojrzałem te 4 km w dół, tak na marginesie jest taka wysokość, że Twój mózg nawet nie ogarnia tej wysokości. Po prostu wiesz, że się daleko, nie? I tyle. I w momencie, jak ja już wyskoczyłem, to, to, jest, to jest ciekawe. W momencie, jak tylko opuściłem pokład samolotu, dosłownie jakby nastąpił przełącznik w mojej głowie, cały stres zniknął. Nagle pojawiło się gigantyczne skupienie. Od razu przypomnienie sobie, co się działo na zajęciach teoretycznych, utrzymywanie odpowiedniej sylwetki kontrola wysokości, danie znać instruktorom, którzy lecą obok, że wie, że jest 2000 metrów, 1700 już się składasz do otwarcia spadochronu, pyknie. I poziom satysfakcji, który wynika z tego, że pokonałeś coś takiego. Jezu, to nawet, nawet to nie pamiętam nie to kosztowało, bo to nie miało tak naprawdę żadnego znaczenia z perspektywy czasu, ale to, że dzięki temu pierwszemu skokowi w mojej głowie bardzo mocno przesunął się. Przesunęła się tolerancja odczuwanego strachu, napięcia i innych rzeczy, to w biznesie to mi dało ogromną przewagę, i uważam, że jest to jedna ze składowych, jeżeli chodzi o moją głowę i moje funkcjonowanie, która miała potężny wpływ na to, że przez miniony rok mój biznes, moje życie zawodowe poszło znacznie dalej. Niż wszystko, co robiłem wcześniej. Tylko mówię, to jest na pewno suma różnych czynników, widzisz wspaniałego zespołu i genialnych wspólników, którymi się otoczyłem, ale no, umówmy się, jak masz genialnych wspólników, ale sam masz głowę nieuporządkowaną albo nie jedziesz na pełnych obrotach no to prawdopodobnie nie utrzymasz się w takim stadzie. Tak, oni nie chcieliby też z sobą funkcjonować, no i to e, oczywiście powoduje, że jest bagaż jakiejś morali, oni musieliby ciągnąć ciebie, więc zaraz by z tego zrezygnowali. Wybrzmiało to bardzo mocno, nawet, nawet bym powiedział, że nawet trochę słyszał siebie, więc to, aż, to jest po prostu aż trudne, aż naprawdę trochę się, się boję. Teraz zabrzmi jak burak. Czy, ty na, czy naprawdę myślisz, że z każdym umawiam się na cały weekend? No, no, raczej nie, <laughs> mówiąc no nie, w skrócie. <laughs> Okej, okay. i teraz wybrzmiewa to do, do, dosyć mocno, jakby, jaka jest różnica faktycznie między ludźmi, którzy się boją, i teraz między tobą. I, i na pewno to każdy poczuł, jakby skąd się bierze cała ta przepaść, że, mm, że ty jesteś tam, a oni nie są, a chcieliby być. I pa, para to pytanie. Ile zarabia Dlęgożycki? Kilkadziesiąt tysięcy złotych obecnie. Natomiast nie chcę podawać dokładnie z tego powodu, że. Miesięcznie. E, tak... <laughs> Może <Mogę> być <śmiech> dziennie. <śmiech> Do tego, słuchaj, jeszcze nie jestem tobą, nie? Jakby w tym kierunku zmierzamy. E, znaczy, wiesz, no uważam, że jeżeli jesteś zaangażowany jednocześnie w kilka przedsięwzięć, no to albo. Czerpiesz już z tego dobre dochody albo się przygotowujesz do tego, że za chwilę te dochody będą znacznie lepsze. Umie też tak troszeczkę po środku, bo niektóre tematy już są dobrze rozpędzone, na niektóre rzeczy po prostu jeszcze chwileczkę wymagają czasu. Natomiast specjalnie nie podaję precyzyjnie tej kwoty też z tego powodu, że ten wywiad on będzie prawdopodobnie żył długi czas nie? i za rok prawdopodobnie trzymam kciuki. Za siebie i za mój zespół, e, prawdopodobnie będzie bardzo mocno nieaktualny. Więc po prostu celowo nie podaję precyzyjnie tej liczby. Nie? Tak. Jakby to jest bardzo dobra odpowiedź, bo to jednoznacznie jakby pokazuje. Ee, że nie zabijasz się po prostu za pewną kwotę, tylko ona jest zdecydowanie większa, i jak też pokonujesz te wszystkie słabości ku temu, żeby do tego dochodziło? Ile to kosztuje w ogóle tego wszystkiego, żeby faktycznie do tych kwot dojść i żeby później mieć je w ręku? Hmm, więc to jasno oddaje, faktycznie, jak to działa. Czy Adrian Gorzycki ma w takim razie jakąś e, rutynę ranną albo wieczorną, która pomaga mu to wszystko utrzymać, i no, dojść do tego, żeby zarabiać te pieniądze? Rutyna poranna wygląda w ten sposób. Oczywiście w dni, w które jest pilnowana, czyli 80-90% czasu, bo czasami jest tak, że wybucha bomba z samego rana i po prostu musisz zareagować, i całą tą rutynę, niestety zaprzepaścić. No, zdarzało się tak nieraz raz, nie dwa. Bo też nie chcę, żebyśmy zabrzmieli w taki sposób, że biznes to jest w ogóle taka jakaś taka sfera niebios, że wszystko możesz sobie turbo poukładać, bo czasami to jest po prostu no pod krew i łzy. Nie? Tak czasami bywa. Więc jeżeli mamy taki wzorcowy poranek, no to on wygląda w ten sposób, że wstaje bez budzika. Natomiast tak naprawdę ja uważam, że poranek zaczyna się wieczorem, nie? A nie rano. Więc zacznijmy od wieczora dla chronologii. Staram się w dni, kiedy to jest możliwe. Przy końcówce roku, w której teraz nagrywamy, to nie jest możliwe. I ja czuję, że mój układ nerwowy od mniej więcej tygodnia jest przegrzany, nie? Ja mam tego świadomość, no bo już znam te impulsy, które płyną z ciała. Natomiast kiedy jest taki wzorcowy okres, no to w okolicach godziny 18. Telefon wkładam do takiego specjalnego etui, który kupiła mi moja żona, wiedząc, że z racji tego, że jestem żyję z internetu, no to ten internet jest z jednej strony darem, ale i przekleństwem. No, bo jeżeli zwłaszcza stajesz się na swój sposób osobą publiczną, to sam to na pewno tego doświadczasz, patrząc jak ci spuch Instagram, chociażby, że tych wiadomości nagle się robi trochę więcej niż był kiedyś, nie? I tym bardziej, że kiedy jesteś influencerem biznesowym, no, bo jak jesteś influencerem lifestyleowym, no to Rozmawiałem jakby z kolegami czy koleżankami, którzy są lifestylowi, no to oni najczęściej mają w tych wiadomościach śmietnik. Ale ty, czy ja, bardzo często w tych wiadomościach mamy propozycję biznesową, tak. mamy potencjalnego klienta. Jak takie chomiki w klatce, my wiemy, że w tych wiadomościach mogą być pieniądze. I co? Nie klikniesz? ci płynie? Od Pewnie, że klikniesz, nie? Więc ja, żeby z tym walczyć, i moja żona, mając świadomość tego, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla mnie, Kupiłem taki specjalny pokrowiec z jakimiś takimi warstwami, które bloku, blokują fale elektromagnetyczne, że wkładam telefon do niego, zapinam zamek, rzep i tak dalej, wkładam do szuflady, żeby był też jak najtrudniejszy dostęp, żeby on nawet nie był w zasięgu mojego wzroku, i od tego momentu dostęp do mnie jest praktycznie niemożliwy. Dostęp do mnie jest możliwy tylko i wyłącznie za pomocą telefonu mojej żony, która dużo lepiej kontroluje swoje odruchy, że nie musi po niego aż tak bardzo sięgać, bo internet nie za bardzo jest jej światem w tym kontekście tak bardzo jak moim. Więc chowamy telefon. Druga rzecz jest taka, że staramy się jeść lekką kolację, żadnego alkoholu, żadnego syfu, i następnie, znowu, jak się, czasami się trafi dobry serial, typu dokument o FIFA albo historia Spotify, jasne, zdarza mi się za, zarwać wieczór, nie? Ale jeżeli wiem, na przykład, że następnego dnia mam naprawdę bardzo intensywny dzień, jest to ważne wydarzenie, to wieczór musi być wzorcowy. Wtedy telewizor jest wycięty, są poodpalane świeczki, zakładamy okulary blokujące niebieskie światło, no bo musimy sobie czymś oświetlić książki, czytamy sobie książkę, robi się błogo, przyjemnie, że sobie tak, ja nie wiem czemu to na mnie dobrze działa, ale bardzo lubię podczas czytania książki, jak obok stoi klepsydra i widzę ten piasek, który leci, nie? To, jest, to jest coś, co na mnie działa jakoś tak mega uspokajająco, no i w pewnym momencie, kiedy czuję, że e, tak naprawdę prysznic już był wcześniej, nie? Więc kiedy już podczas tego czytania tej książki czuję, że Zaczynam się powoli kołysać do snu, idę do sypialni, w której mamy rolety, które powodują mrok do tego poziomu, że ja nie widzę dłoni przed nosem. Nie? Że po prostu naprawdę ciało mogło bardzo, bardzo Mega. mocno Mega. odpocząć. Polecamy. Wstaję bez budzika mniej więcej od trzech lat. Nie polecam tego od razu każdemu, bo żeby do tego miejsca dojść, to musiałem ileś razy z tym budzikiem wstać. Nie? Więc staram się wstawać bez budzika i tak naprawdę ja się budzę mniej więcej między godziną siódmą a ósmą 15 Mm, bardzo często jest tak, że też budzi po prostu mnie mój piesek, Simba, nie? który akurat chce wyjść na spacer, więc kiedy wstaję, to telefon cały czas leży w tej wspomnianej szufladzie, w tym, tym swoim skafandrze <grym> albo trumnie. Biorę Simbę, idziemy na spacer, spacer w mniej więcej 20-30 minut, wracam, jest rozciąganie, jest znowu książka i potem staram się albo uruchamiać pracę głęboką, godzina, dwie mniej więcej, na tyle sobie mogę pozwolić, Albo jeżeli na przykład wiem, że jest taki dzień, jak miałem przez ostatnie trzy dni, że musiałem wysłać plus minus 400 albo 500 wiadomości na Whatsappie i na Instagramie, no to po prostu uruchamiam, wiesz, <śmierdziwanie> social mediowe call center i <śmierdziwanie> tak, wysyłam tak. wiadomości i tak dalej. Więc to, 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 to dotyczyło akurat Loży Kapitalistów i Projektu Więcej, który właśnie odpaliliśmy. No, więc tak wygląda wieczór, tak wygląda poranek. No i potem, już mam oczywiście ustalony harmonogram, w określone godziny, mam wywiady i tak dalej. Natomiast staram się mniej więcej kończyć dzień w okolicach godziny 18-19, żeby mózg realnie miał szansę ostygnąć. Nie? Natomiast, tak jak mówiłem, przez ostatnie dni ja czuję, że ten układ nerwowy no robi nadgodziny. No ale. M -m jakby mam świadomość z czego to wynika i też wiem, że za chwilę jak będzie okres świąteczny i też w ogóle się cieszę, bo wyjazd do Ciebie jest ostatnim moim wyjazdem w tym roku, więc jak wrócę tylko z Gdańska w niedzielę, to już do końca roku prawdopodobnie będę siedział na miejscu i tylko skupię się na regeneracji, spokoju i wyciszeniu, więc tu postawię, postawię kropkę. No jest moc, tak jak zapowiedziałem, że mamy pitbula, no to trzeba, to się potwierdziło, prawdopodobnie nie trzeba pewnie nic, yy, nic nadawać, no yy, jest moc jak masz tyle projektów w którym prawdopodobnie będę częścią kolejnego czyli loży generalnie kwalifikuje się także absolutnie, absolutnie. i inobili tak. dziękuję do tego że masz tyle tych projektów i tyle się dzieje tej odpowiedzialności kosztów w ogóle z tym związanych i tak dalej, czyli inwestycji, w które idziesz, no bo pewnie jakbyś mógł wydatkować na konsumowanie, kupowanie sobie różne rzeczy, zdawanie więcej pieniędzy, ale nie robisz tego, bo inwestujesz w kolejne rzeczy, czy Znowu wracam do tego strachu. Czy, czy nie ma czegoś takiego, że on się pojawia, mimo wszystko, tej odpowiedzialności i tylu tych spółek, że to, że to puchnie, rośnie i tam to może być tak, że to będzie oczywiście warte pieniądze, pewnie niewyobrażalne, jeżeli chodzi o jakąś świadomość zwykłą, ale czy nie się ten strach, że, że kurwa, to, to no, jakby jest, jest trudno, że jest ciężko i dopiero ten światów ten jest za par lat. Wiesz co? Ja do tego podchodzę tak trochę dwutorowo. Podam, takie, podam jedną historię i jeden taki mechanizm mentalny, który ja sobie ustanowiłem, właśnie, żeby ten strach trochę lepiej kontrolować. Pierwsza historia dotyczy przedsiębiorcy, który. Miał majątku na poziomie dolnych chyba kilkunastu milionów złotych, i wszedł w bardzo no, <laughs> dolnych kilkunastu milionów złotych. No, znaczy mówię o tym w tej słów, jak on to powiedział, nie, że to okay. dla niego było, że to było tak oczywiste, jak meble w mieszkaniu. Tak. No w zasadzie, no, zarobiłem swoje, nie. no i co to te no. wielkie Halo? Nie? Mieliśmy zupa. No. Tak, dokładnie, pomidorową. No i jak właśnie on pewnego razu mm, zrobił sobie taką trochę przerwę od biznesu na dwa, trzy lata, to w pewnym momencie stwierdził, że wraca. Ale wszedł z mojej perspektywy i nie tylko mojej, bo mamy tam jakieś tam wspólne grono znajomych, wszedł w bardzo ryzykowny, taki dość innowacyjny projekt technologiczny, nie? No i ja się go kiedyś zapytałem, mówię: Stary, no wiesz, żyjesz w przepięknym domu, jeździsz pięknym autem, na wakacje jeździsz cztery razy w roku, dochód pasywny z nieruchomości, tego typu rzeczy. Ja mówię, nie, nie boisz się, że to wszystko stracisz? A on tak usiadł, tak wzruszył ramionami i mówi: Słuchaj, no. Skoro raz to zarobiłem i nikogo nie okradłem, no to jest szansa, że to zrobię drugi raz, nie? A druga sprawa jest taka, że jestem już tak znudzony siedzeniem na tyłku, że chciałbym to zwyczajnie zmienić. I nawet jeżeli wszystko stracę, to plan jest taki, że zrobię sobie przerwę od biznesu znowu na rok, popracuję sobie na etacie, wyliżę sobie mentalne rany, no i kiedy będę gotowy, no to znowu wrócę na boisko i tak po prostu do skutku, no bo. Jak zdejmiemy z biznesu taką tą całą aurę, że to jest coś takiego nie wiadomo jak niezwykłego i tak dalej, a bardziej spojrzymy na to z perspektywy gry, że są pewne zasady, że są pewni na przykład przeciwnicy, twoja konkurencja, że jest jakaś drużyna, z którą grasz i tak dalej, to się zupełnie inaczej na pewne rzeczy patrzy. Więc ta historia została w mojej głowie bardzo mocno, no bo sam po swoim, nazwijmy to po polsku ładnie, track record widzę, że coś tam w życiu udało mi się zbudować. I to nie stało się raz, tylko to już się stało, powiedzmy, kilka razy przy różnych projektach, oczywiście najwięcej przy przygodach przedsiębiorców i odnogach, które z nich wychodzą. Więc ja już to wewnętrzne poczucie takiego spokoju, że jestem skuteczny, mam. A z drugiej strony, kiedyś tak sobie uświadomiłem, że nie, podejrzewam, że sam się na tym złapałeś, że jak człowiek idzie z określoną prędkością, wspina się, rozwija, akumuluje wiedzę, narzędzia, stara się robić to, co robi, coraz lepiej. To tak jakoś los sprzyja. Takie pewne sprawy się układają, nie? A wystarczy, że nagle pozwolisz sobie, żeby, cytując ciebie, włączył się pisdeusz. No to nagle tak, zaczynasz tak gnuśnieć, podejmujesz mniej decyzji, odbywasz mniej spotkań, wykonujesz mniej telefonów, mniej czytasz, mniej piszesz maili, mniej próbujesz, to mam wrażenie, że wtedy przyciągasz do siebie pecha. I to trochę wygląda tak, że zwróć uwagę, że jak jest ciepły letni dzień i jesteś w ruchu, to komary cię nie gryzą, nie? A jak się nagle zatrzymasz, to od razu podlatują i bum, 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 bum i cię kurczę, walą praktycznie w każde możliwe miejsce. ja właśnie w ten sposób postrzegam szczęście i pech. Jak jesteś w ruchu, jesteś aktywny, zmierzasz w kierunku określonego celu zdrowotnego, biznesowego, obojętnie, to los w pewien sposób cię nagradza różnymi zbiegami okoliczności, które ci w tym pomagają. A w momencie, jeżeli zaczynasz wybierać rzeczy, które w dłuższej perspektywie są dla ciebie niekorzystne, to los też ci o tym przypomina, że cytując Rafała Mazura silni robią, ile mogą, słabi cierpią, ile muszą. Tak jest. No i tak to wygląda, nie? Szczęście sprzyja przygotowanym. Trzeba musi, musi jasno wybrzmieć, żeby było jasne, że to są po prostu przygotowanie, a wtedy jest szczęście, to nie jest odwrotnie. Mm, I, to, ja że, mam... I to, kiedy jesteś gotów tak. zapłacić odpowiednią cenę, nie? Wysiłek, skupienie, przebywanie z ludźmi, którzy mówiąc wprost, niejednokrotnie wprawią Cię w dyskomfort. No przecież jak Teraz nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo te, mater, ten, to, ten, te, te dane zostawimy na już pewnie inny film w ramach tego, jakby prowadzenia mnie zdrowotnego. No ale czy ja skakałem z radości, kiedy pokazałem Ci moje wyniki krwi i ty omawiałeś niektóre parametry? No, niektóre parametry nie były najlepsze. No to więc, jeżeli chcesz żyć w sposób ponadprzeciętny, to musisz zgodzić się na to, że co jakiś czas. Jak spotkasz na swojej drodze kogoś, kto się specjalizuje w zdrowiu i ci powie to, 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 to źle, spotkasz kogoś, kto, się, kto ogarnia finanse i powie to, 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 to źle, to schowaj jego do kieszeni. No bo tak naprawdę jedyny wzrost, szybki wzrost, stabilny wzrost będzie wtedy, kiedy będziesz otoczony odpowiednimi ludźmi i będziesz gotów usłyszeć od nich czasami słowa krytyki. A jeżeli tego nie możesz zrobić, to się nie dziw, że masz rdze na nadkolach. Zgadza się, korzystanie z ekspertów jest sprzyjające, pomaga, bo oni już wiedzą, oni ci zaplanują. To nie jest napałen na tej zasadzie, że e, wiesz co, tam mi coś boli, ja trochę usieje i tam jestem trochę senny zmęczony. Keto będzie dobre? <śled> no i to są takie rady wtedy z dupy. Nie? Faktycznie, że one naprawdę mogą jeszcze tylko szkodzić, przeszkadzać, a potem jeszcze ktoś się sklasyfikuje i powie. No nie, on mi to nie pomógł, nie? Tak. No nie, no to, to muszą być faktycznie jakieś dane, jakby to musi się jakoś wszystko razem składać do kupy, żeby to po prostu ten plan był. Jeszcze jedno pytanie. Skąd czerpiesz inspirację? Jak ją wynajdujesz? A Jak do czego? Do precyzji, proszę. Do życia. Do życia funkcjonowania i bycia w tym topie, bo zobacz, że ludzie się boją każdego dnia, stresują się wstaniem z łóżka, nie mogą wyjść z tego łóżka, otwierają kolejne wino i są źli na to, że my nie pijemy na przykład, a oni piją i już po prostu włącza się pewna złość i innych być może jeszcze tam smutek i tak dalej. I teraz każdego dnia no, mógłbyś sobie iść, nie wiem, coś kupić, wydatkować, skonsumować, nie wiem, jakąś nieruchomość sobie kupić, coś po prostu powymyślać dla siebie, nie wiem, byłbyś jakieś Jakiś ostro, jakiejś zegarki czy coś innego, ale nie robisz tego i jesteś każdego dnia jednak zmotywowany tego, żeby to robić, żeby być liderem. To, to nie jest takie proste, bo ludzie często jęczą, marudzą, mówią: Nie chcę mi się, nie mogę, nie mam siły. Wiesz co? To, co teraz powiem, nie może, bo pewnie nie będzie za bardzo odkrywcze, ale z drugiej strony też nie będę wymyślał czegoś, co pr dobrze brzmi, no. tylko powiem to, 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 w co wierzę. Dawno temu zauważyłem, że szczęście bierze się z pracowitości. Nie, już niezależnie od tego, czy słowo pracowitość przypiszemy do sfery życia zawodowej, prywatnej, zdrowotnej, obojętnie. Jeżeli jesteś aktywny, jeżeli chcesz, żeby było po prostu coraz lepiej, jeżeli walczysz o to, żeby żyć na jak najlepszym poziomie, no to mówiąc wprost, ja lubię dobre fury. Ja lubię dobre hotele, ja lubię dobre żarcie, ja lubię dobre ciuchy, lubię generalnie... Sła, <laughs> Super, <laughs> już się doczekać. Ja ogólnie lubię doświadczać rzeczywistości na poziomie wyższym aniżeli niższym i w momencie, jeżeli widzę, że to, czy śpię w hotelu, który ma pięć gwiazdek, czy... W hostelu czy w motelu w dużym stopniu wynika z moich decyzji, z tego co robię codziennie. Nie raz w miesiącu, kiedy mam zryw, bo obejrzałem film Roki, tylko z tego co robię codziennie i ten efekt się kumuluje, że w pewnym momencie kilka stów za noc nie jest czymś, co mnie mentalnie łamie i powoduje, że mam drgawki, gorączkę i nie mogę spać, bo to mi praktycznie zaburza cały budżet. No to ja po prostu postrzegam świat bardzo zerojedynkowo. Jesteś pracowity i uczciwy, masz. Oczywiście, żeby było jasne, bo teraz ktoś może powiedzieć: Ale ja też jestem pracowity i uczciwy, ale nie mam. To, czy masz, czy nie, też w dużym stopniu wynika z, po prostu ze złożoności środowiska, ze złożoności otoczenia. Czyli, czy rozwijasz odpowiednie umiejętności, czy masz odpowiednie kompetencje, czy patrzysz, Jakie są trendy na rynku? Czy może wykonujesz zawód, który, wedle różnego rodzaju raportów, analiz, chociażby w kontekście sztucznej inteligencji, robotyzacji czy innych rzeczy, prawdopodobnie za chwilę umrze? Czy już się przygotowujesz na to? Czy żyjesz tym, że za chwilę będzie piątek i znowu sobie pograsz w FIFA wieczorem, nie? Więc ja po prostu myślę bardzo długoterminowo i absolutnie świadomie w pewnym momencie życia. Też pogodziłem, pogodziłem się z tym, to jest właściwe słowo, pogodziłem się z tym, że ja nie mam innych talentów oprócz umiejętności miękkich, ale w pewnym momencie też sobie uświadomiłem. Ale czy to jest coś w tym złego? No bo w czasach, w których jesteśmy zdominowani przez aspekt techniczny, przez aspekt cyfrowy, no to jeżeli od najmłodszych lat jesteś bardzo mocno bombardowany takimi frazesami, którzy wszyscy dokoła powtarzają, że programiści dużo zarabiają, i tak dalej, i tak dalej, no to możesz w pewnym momencie troszeczkę nie docenić swoich predyspozycji, które nie pasują być może do cyfrowego świata tak w takim mainstreamie, ale z drugiej strony, patrząc przez mój taki trochę humanistyczny pryzmat, w każdej branży ludzie będą musieli się ze sobą dogadać. W każdej branży będzie potrzebny ktoś, kto wyjdzie na scenę i do mikrofonu powie, czym w ogóle zajmuje się firma, nie? i tak dalej, i tak dalej. Więc w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłem, że ja nie chcę być wszystkim po trochu, tylko chcę być po prostu mega mocny w kompetencjach miękkich typu kamera, scena rozumienie sprzedaży, marketingu i tak dalej, chociaż tam jakby aspekt cyfrowy wchodzi coraz bardziej, ale to jest już powiedzmy inny wątek, no to ja zacząłem to bardzo mocno rozwijać, no bo twoja siła między innymi bierze się z tego, czy jesteś bardzo mocno wyspecjalizowany w czymś i też w czymś, co, za co ludzie chcą w ogóle płacić, to też jest bardzo ważne. Czy może jesteś takim generalistą, omnibusem, który wie we wszystkim po trochu, ale tak naprawdę wszystko, o czym mówisz, jest teorią, a nie praktyką. A ja w moim przypadku też z racji tego, że to łączę z internetem, no to możesz wejść na mój Instagram, Facebooka, LinkedIn'a i ja się z niczym nie kryję. Możesz dotknąć tego i zobaczyć, co na co dzień robię, co buduję, co tworzę z jakimi ludźmi, w jaki sposób, bo zwyczajnie się tym cieszę. Nie pamiętam, jakie było w ogóle pytanie. Ale jakby no. jakby, okej, o, o... Powiedz... zaliczone to. No. Tak, generalnie o to chodziło, jakby to, to wybrzmiało. Zgodne to z jest... kluczem. Tak, więc cały ten mental to wybrzmiewa, a to jest w dużej mierze właśnie e, kanał o podejściu mentalnym i tak dalej. przy okazji jest dieta, no bo dieta wynika też z mentala, nie? że jeżeli po prostu masz chujowy mental, no to idziesz i kupujesz kolejnego snickersa, tak? A to generalnie Ci zjada, no bo tracisz pieniądze de facto no i wydajesz jeszcze więcej niż Ci się wydaje, że, że wydajesz na dietę, a wydajesz więcej na przekąski i snickersy. Czy Adrian Gorzycki w swoim życiu był gruby? Jak z tego wyszedł? Jakie ja podjął kroki, żeby to zmienić? Był taki moment, że miałem, ponad stówkę. To wynikało, że tutaj nie ma cudów, nie? Jak, jak ja słyszę te historie, że ktoś z gruby ma problem z tarczycą A. i tak dalej. Jezu, Cytu. ile może być tych ludzi, nie? <laughs> Naprawdę jest aż taka plaga z tą tarczycą? Słuchaj, jest, jest tak. Wpadło takie zdanie kiedyś na jednym z jakichś tam filmików w masowych mediach. Wiecie, jakiś dzisiaj jest tarczycą? Wszyscy mają tarczycę, kurwa. No wszyscy mają tarczycę, nie? Ale nie każdy ma niedoczynność, tak? Bo która wynika między innymi ze stresu, z cukru, z insuliny, z zaburzeń żołądka, i wtedy z problem Starczycą, ale to jest mały organ, tak? Ona powoduje, że będzie cię zjadała, że w końcu będzie trochę mniej energii i wahań nastroju. Ale najpierw zjadą, zjedzą cię po prostu jelita, bo to jelita powodują, że masz problem z mózgiem, z sercem czy starczycą, nie? Nie jest kurwa odwrotnie. Weźmy te w ogóle mity, zapomnijmy o nim, że eutyroks jest lekarstwem, na no wszystko nie jest tak, nie? Więc no, te wymówki, o których ty powiedziałeś, ewidentnie mają miejsce, że. A bo jestem grubo, bo mam dużo stresu, no. A kurwa, a Adrian Górzycki nie ma? W ogóle jaka akcja, nie? Większość ludzi by się ze mną nie zamieniła, ale wracając do pytania, to był taki moment, że ja ważyłem ponad stówkę, no i tak naprawdę listując pierwsze z brzegu, pamiętam nawyki, które były wtedy praktykowane, no to co, płatki z mlekiem na śniadanie, żarcie w fast foodów w późnych godzinach wieczornych, to był taki okres, w którym faktycznie byłem dość mocno zestresowany, ten stres wynikał z głupich decyzji i błędów, które sam popełniłem, więc brawo, Adrian. Nie dość, że de facto pożegnałeś się z poprzednią firmą, de facto z hookiem, z powodu swojej niedojrzałości i impulsywności, to jeszcze potem stałeś się gruby, bo zajadałeś stres. No, po prostu wygrałeś życie. Gratulacje dla Ciebie. Tak, masz tu medal z ziemniaka. Więc obżeranie się fast foodami, płatki z rana, e, słodkie napoje, jakaś właśnie cola, tego typu rzeczy, mało ruchu, siedzenie de facto w domu. I to się z czasem skumulowało. Nie? No i w pewnym momencie, jeżeli otoczenie, które dla ciebie jest ważne, zaczyna sygnalizować, że chyba parę kilo ci przybyło, no to ja nie kupowałem w związku z tym teraz będzie jak na ironię, jeszcze luźniejszego swetra żeby to zakamuflować, tylko po prostu no, w pewnym momencie stwierdziłem, nie, nie, to, 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 jest, to, jest, to jest zła droga, Adrian. Ty, ty, nie, ty nie należysz do tego plemienia, nie? Ty należysz do innego plemienia, więc ogarnij się i po prostu zrób co trzeba. No i wtedy powprowadzałem te wszystkie modyfikacje, o których już dzisiaj mówiłem. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy można jeszcze bardziej podkręcić, no dlatego też tak na marginesie siedzę w tym miejscu, nie z Tobą. Tak. Wspaniale. Hmm, do, przypomniało mi się trochę to, co mówił Stonoga kiedyś jak się wkurzył po wyborach i mówił, coś się, coś się zepsuło. <grym 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 i mi się skojarzyło z tym, powiedział po prostu fajny wyraz twarzy, to było wspaniałe, jakby emocje temu doświadczyć. E, myślę, że to tyle na dzisiaj. Drodzy widzowie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że jako prowadzący dostanę chociaż ocenę 3 na 5. My z Adrianem kłaniamy się nisko, dziękuję. E, życzymy tego, żeby wprowadzać te rzeczy. Faktycznie w życie, bo one są ważne. Widzicie, jaka jest różnica w samym podejściu, żeby jednak wykonywać je, żeby stawać jeden do jednego twarzą w twarz, ze strachem, bo to on często nam plącze nogi. Padły tu jednak y, mleko, płatki, y, padły kola, czy jakieś typu fast foody, są rzeczy, które Was zabijają, są cichym killerem i to o tym trzeba pamiętać. Dziękuję, Adrian, tobie bardzo za dzisiaj. Było mi niezwykle miło i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć.